Cześć wszystkim tu glitchy na nas kolejnym odcinku na moim kanale. Więc było dość sporo próśb o to, abym nagrał filmik z kolejnego mycia włosów lalek. I stwierdziłem, okej, okay, why not, mogę to zrobić, ale wyjątkowo po swój warsztat nie wezmę lalki. Monster High, ani Barbie, ani Ever After High, tylko lalkę Rainbow High. W tym przypadku będzie to lalka Fedry z Rainbow High Pacific Coast. Mam nadzieję, że powiedziałem dobrze jej imię, bo imiona angielskie są dla mnie bólem w dupie. Ogólnie rzecz biorąc, lalka z moją drugą lalką, jeśli chodzi o Fedrę, ponieważ moja pierwsza miała wadę ust i włynęło brzydko. Ta jest lepsza, aczkolwiek mam mały defekt na czole, ale podejrzewam, że jest to moja wina przez to, że założyłem jej okulary, także tak. Więc dzisiaj chcę wam pokazać, jak myję włosy ale Rainbow High bez stracenia czasu, bez konieczności zdejmowania fryzury i robienia jej od podstaw. A sam proces jest dość szybki i przyjemny, i myślę, że spodoba się każdemu, szczególnie jeśli jesteś rodzicem i kupujesz taką lalkę swojemu dziecku. Ponieważ jest to mega oszczędność czasu, i gdybym mył włosy ale Rainbow High albo Shadow High, albo OMG normalnie, jak włosy ale Monster High, to straciłbym kupę czasu i pieniędzy na wszystkie produkty do robienia tych włosów. A ten sposób jest tani i bardzo szybki, także tak. Sposób ten pokazała mi moja przyjaciółka Ola już ponad rok temu i od ponad roku używam tej metody do włosów lalek, kiedy nie chcę tracić czasu i potrzebują one zbyt dużo pracy. Oczywiście mówię tutaj o tych nowych lalkach, bo te stare z drugiej ręki myję o wiele dłużej i straniej. Pierwszym krokiem będzie zdjęcie potrzebne akcesoriów z głowy lalki oraz włosów. W tym przypadku będzie to ten kapelusz oraz gumeczki na jej włosach. Okej, okay, więc zdjąłem wszystkie zbędne akcesoria z lalki i zostawiłem tylko i wyłącznie kostył kąpielowy, no bo w czymś musi się pluskać, da. Moja lalka nie ma dużo produktów w włosach, ma go tylko trochę, ale jednak wciąż jest i mi przeszkadza, więc zaś się go pozbędziemy. Do tego będziemy potrzebna miska, moja jest dość zniszczona przez życie. Tak samo jak ja, ale wygląd nie jest ważny, ważne jest to, że to była po prostu miska, która jest szczelna, i żebyśmy mieli pewność, że nic z tej miski się nie wleje, ani nie wycieknie. Do naszej miski nalewamy wodę z kranu, która jest ciepła, nie musi być to woda gotowana, ponieważ nie będziemy robić boliwosza, wystarczy ciepła woda z kranu, tylko tyle. Dodatkowo do naszej wody dodajemy płyn do mycia naczyń, może być to firma jakąkolwiek chcecie, oraz zapach jakikolwiek chcecie, ja mam taki, bo... Taki mam, takiego używa moja mama, więc takiego używam ja. Jeszcze aż tak nie zgłiałem, żeby kupować specjalnie płyn do naczyń dla moich lalek. Serio. Fajnie by było, gdybyście mieli pod ręką coś, czy możecie ten płyn w wodzie rozmieszać, żeby był on w całej wodzie, a nie tylko w jednym miejscu. I kiedy już to zrobimy, tak naprawdę możemy założyć głowę lalki ze włosami do wody i czekać. Możemy pomóc włosom namurzyć się lepiej w wodzie przez wmasowywanie wody w włosy lalki. Mam nadzieję, że to, co mówię, ma jakikolwiek sens. I kiedy już to zrobimy, lepiej by było, żeby lalka stała w jakimś spokojnym miejscu, gdzie nikt tego nie będzie ruszał, bo nie chcemy, żeby woda się wylała. Może być to parapet, może być to wanna, może być to. Lew. Nie róbcie tego na łóżku, bo ja to robiłem, a potem łóżko było mokre, także tak. Lalkę w wodzie zostawiamy na około 30 minut do godziny. Zależy to od tego, jak bardzo dużo lalka ma w swoich włosach produktu. Later. Minęła godzina, a nasza lalka wygląda tak. Staram się teraz pozbyć jak największej ilości wody z włosów lalki i po raz kolejny mówię, nie bądź ciemną i nie róbcie tego na łóżku, bo łóżko będzie mokre. Będzie Wam o wiele łatwiej zrobić to przy stole albo w łazience. Naprawdę. Tak wyglądała woda po włosach lalki. I jest okropnie żółta i ohydna. Nienawidzę jej naprawdę. Włosy lalki są wilgotne i nie mają sobie żadnego produktu, więc możemy przejść do kolejnego kroku, którym jest czesanie. Jeśli jednak wciąż czujecie, że wasza lalka ma we włosach żel, to musicie powtórzyć proces jeszcze raz ze świeżą wodą i poczekać kolejną godzinę. Przy czesaniu lalki może pojawić się trochę piany, ponieważ płyn jest ciągle we włosach i jest to normalne, ponieważ włosy nie były jeszcze przepłukane. Jeśli nie jest to duża ilość piany i wam nie przeszkadza, to możecie po prostu lalkę ususzyć z ręcznikiem i tyle. Jednak jeśli jest inaczej, to Weźcie lalkę i opukajcie ją pod bieżącą wodą z kranu. Może być zimna woda, może ciepła. Ja polecam zimną wodę. Teraz musimy naszą lalkę wysuszyć i najlepiej jest to zrobić na parapecie w ciągu dnia, ewentualnie położyć sobie ją w nocy na parapecie, żeby miała całą noc i dodatkowo jeszcze ranek, żeby mogła sobie przesnąć się spokojnie. Nie polecam suszyć włosów lalek suszarką ponieważ suszarka może zniszczyć włosy lalki, mogą się spalić, szczególnie jeśli używamy wysokiej temperatury, więc to odradzam, ponieważ nie chcemy spalnych włosów. Ok, umówmy się spalne włosy nie są Okej, okay. ja swoją lalkę odłożę na parapet i wrócę do Was, kiedy tylko wyschnie. Ok, więc minęło więcej niż jeden dzień, ale tak, praca. Więc tak, jak to nie wygląda moja Fedra, jestem w szoku, że taka płukanka włosów lalki może zrobić aż Taką różnicę, jakby jej włosy są o wiele ładniej ułożone, a dosłownie tylko jej raz przeczesałem i założyłem gumki na włosy z powrotem. Więc tak włosy wyglądają z tyłu, są sypkie, są bardzo przyjemne do tyku, nie mają w sobie żadnego żelu. Tutaj troszkę mi się dziwnie porobiły i są troszkę tak pomieszane, ale to jest kwestia po prostu więc na to nie patrzmy. Ale są sypkie, są ładne w dotyku, jestem w szoku. Tak wygląda z boku, jestem mega podjelany tą lalką. Tymczasowo moja Fedra sobie czuje z moimi lalkami Shadow High oraz rękami. I tak to wygląda. Tutaj mam resztę lek od Rainbow High. Cały czas moja półka stoi w innym miejscu i nie mogę jej skończyć układać, także... Tak. Ale tak wygląda lalka, napiszcie mi co myślicie o tej metodzie, czy też ją używacie, czy była dla was może jakaś nowa i o niej nie wiedzieliście, napiszcie mi o tym. Dla mnie to jest spoko alternatywa, jeśli nie chcecie robić włosów daleko z podstaw i ich układać i tworzyć fruzurę od nowa. I tak, tak to wygląda, Mego dziękuję wam za obejrzenie, napiszcie mi w komentarzu co o tym myślicie. Ja jestem w szoku, ponieważ miałem początkowo do niej mieszane uczucia, ale po tym jak ich włosy są teraz tak ładnie ułożone, są sypkie, mam takie wow, jest super lalką. I to było tyle w tym filmiku. Mega dziękuję wam za obejrzenie. Jeśli tego jeszcze nie robisz, to mój kanał. I tak, to było tyle. Cześć na razie. Pa, pa.